W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o trzech sposobach wykonywania rzutów karnych. Zapraszamy! Pierwszym sposobem będzie uderzenie wewnętrzną częścią stopy. Wygląda to tak. Drugi sposób uderzenia będzie wykonywany środkową częścią stopy. To jest ta część. Tak wygląda drugi sposób. Trzeci, a zarazem ostatni sposób w tym odcinku będzie wykonywany zewnętrzną częścią stopy. Tak się prezentuje trzecie uderzenie. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że daliśmy Wam dobrą radę, a Wy wpadajcie na naszego Instagrama, gdzie pojawiło się kolejne zdjęcie.